Witajcie, witamy w studiu Nowych Horyzontów, który jest reprezentowany przez portal Immersja, Radio Luz, a także telewizję studencką Styk. Ja jestem Max Kędzierski z telewizji Styk, ze mną jest Stanisław Sobczyk z portalu Immersja i naszym gościem dzisiaj jest Olga Hajdas, reżyserka Imago, który ma debiut w kinie Nowe Horyzonty na festiwalu. Dzień dobry. Okej, okay, także pierwsze pytanie. Współpracowałaś z Leną Górą, jeśli chodzi o pisanie scenariusza. I słyszałam, znaczy razem go pisałyśmy. Tak, razem go pisałyście. I jest to na podstawie prawdziwej historii. Z tego, co było też w napisach końcowych. Inspirowane, tak. Tak. I moje pytanie pierwsze jest takie, jak dużo elementów z prawdziwej historii zostało przeniesione na ekran i dlaczego akurat zdecydowałaś się na zrobienie to w stylistykę muzyki punkowej? Znaczy, to akurat zacznę może od końca tego pytania. To było dość oczywiste, żeby to było punkowe. Zresztą wymyśliłam gatunek, który wydał mi się idealny, żeby opisać ten film, czyli postpunkowy dramat psychologiczny. No, muzyka była jakąś taką integralną częścią tego filmu od początku, ponieważ jak zaczęłyśmy rozmowy z Leną na temat w ogóle potrzeby napisania jakiegoś scenariusza wspólnie, zaczęło się właśnie od rozmów o naszych matkach i o różnych rzeczach, które my przenosimy na swoje życie dzisiaj, które wynikają z jakiejś naleciałości, z jakiejś więzi, która jest między nami. I wiemy, że każda kobieta ma ten sam problem, że jakby różne problemy nasze w życiu dorosłym wynikają z tego, jaka ta relacja była, a jest to jednak najbliższa relacja jakby i pierwsza, którą znamy. Więc od tego się zaczęło i zaczęłyśmy tak gadać o ich historii. Historia mamy Leny wydała się o tyle jakby ciekawa, że no był tam właśnie i ten świat muzyki, w którym ona była rzeczywiście liderką jednego z zespołów, Pancerne Rowery i Apteka też chyba przez chwilę. No było to Trójmiasto, które zawsze jest atrakcyjne i jest dla mnie wizualnie bardzo, bardzo podniecające. I był jakiś taki świat, który był nieoczywisty, więc jakby postanowiłyśmy core tej historii, jakiś taki szkielet oprzeć na wydarzeniach z jej życia, jednocześnie pozwalając sobie, dlatego podkreślam, że nie robiłam biografii i nadal tego nie uważam za biografię, ponieważ to, co jest dla mnie najważniejsze jako twórcy, to jest jakaś wolność. Więc nie chciałam się trzymać sztywno faktów, jakie rzeczy, które się wydarzyły, raczej się skupiłam na kreowaniu postaci, które nam pomogą opowiedzieć tę historię, więc te matki są złożone trochę z różnych opowieści. Jest to jakaś taka formuła anegdotyczna. Jakby trzymając się nadal szkieletem jakby tego co się działo z mamą Leny, natomiast jakby emocjonalnie jest to rozwinięte pod historię, którą chciałyśmy opowiedzieć. Ja chciałem zapytać bo dla mnie ten film jest bardzo ciekawy też ze względu na to, jak pokazuje PRL. Mhm. Jesteśmy jednak w polskim kinie przyzwyczajeni takich filmów historycznych, często robionych dość telewizyjnie, a tutaj jest jednak film, który pokazuje ten PRL w bardzo taki nieoczywisty, szalony sposób, więc chciałem zadać o podejście do tego. Znaczy, po pierwsze założyliśmy sobie, że nie robimy dokumentu, a jednocześnie chcemy, żeby to miało jakiś taki walor dokumentalny w narracji, w opowiadaniu. Przez co podeszliśmy do tematu tak, że chcemy jakby wszystkie sceny tak opowiadać, jakbyśmy właśnie kręcili dokument pod tym względem bardziej niż nawet odtwarzanie rzeczywistości. I jak myślałam sobie o PRL-u, żeby było jasne, nie chodziło mi o zrobienie filmu o PRL-u, natomiast jakby no, osadzenie sprawiało, że musimy się jakoś od tego odbić. Pomyślałam sobie o jakichś takich małych nostalgiach, które w nas wszystkich siedzą. Że to jest jakaś jajecznica, czy to jest jakiś smalec, czy to są detale. Pamiętamy detale z przeszłości i to mi się wydało ciekawe, żeby właśnie jakby na tym to budować. Czy jakby wszyscy pamiętamy jakieś stare mieszkania. Jakby są to rzeczy, które gdzieś tam w nas rezonują. Bo jakby cała stylistyka filmu była bardzo precyzyjnie mówiona i z operatorem Tomkiem Naumiukiem i ze scenografką Anią Nosowicz. Natomiast jakby szukaliśmy tego w detalach, nie skupiając się na nich jednocześnie. Znaczy jakby cała ta opowieść jest jednak bardzo subiektywna. Więc przede wszystkim skupiliśmy się na naszych bohaterach, a nie na opowiadaniu tego świata, jakkolwiek by tego nie nazywać. No dobrze, to a propos właśnie realizacji i reżyserowania, bo to jest twój drugi film właśnie. Jakie są twoje inspiracje podczas tworzenia produkcji, reżyserowania, koordynowania aktorów, inspiracje od innych twórców?
To trochę zależy od wszystkiego. Znaczy akurat przygotowując się do filmu, i tak było i w przypadku Niny, mojego pierwszego filmu i tego, bardziej się inspiruję fotografią. Przy Ninie to akurat była fotografia Nan Goldin. Tutaj różne mieliśmy też inne jakieś pomysły, ale przede wszystkim oglądaliśmy dużo rejestracji koncertów z operatorem. Wcześniej tak pomyśleliśmy, że kurczę, no to powinno wyglądać jak taki właśnie nakręcony na 16 koncert z tamtych czasów. Więc tak zrobiliśmy właśnie, chwyciliśmy kamerę i nakręciliśmy. Ja bym też zapytał, bo tutaj dużo ludzi, z którymi rozmawiałem, po seansie mieliśmy takie skojarzenia z kinem Srebrennikowa. Okay, nam się fajne, ten film kojarzył ciekawe. Z latem, no bo to jest trochę też podobna tematyka ta muzyczna i trochę z gorączką, jeśli chodzi o właśnie pokazywanie tych starszych czasów w taki nieoczywisty, bardzo intensywny sposób. To jest celowe, czy to tak wynikło? Nie, ale mogę to teraz używać. Jak będę miał następny wywiad, to powiem, że się tak inspirowałam. Bardzo dobre, dzięki. Czyli to nie było w jakimś tam stopniu zamierzone od... Nie, znaczy słuchajcie, wszyscy mamy jakiś bagaż, kurczę, inspiracji i z nich korzystamy, tylko ja bardzo nie lubię takiego podejścia, że chciałabym, żeby ten film wyglądał jak, albo był, nie wiem, nowym czymś, jakby... Kurczę, no robimy swoje filmy, no musimy być jednak, jakby jesteśmy autorami tego i musimy być bezkompromisowi, co nie zmienia faktu, że cudownym jest mieć inspirację, mało tego nawet kraść pomysły. No właśnie, no w sumie. I a propos, czy... A propos kradzenia pomysłów? Nie, właśnie nie, wiesz, chciałbym się spytać, czy spodziewałaś się, że to będzie miało tak dobry odzew ze strony widzów? Nie, to jest zawsze... Spodziewałaś się, że jak tworzysz właśnie, jak jesteś na planie i Mago, wiedziałeś, że będziesz na przykład miała zaszczyt gościć na Nowych Horyzontach. Wiedziałeś, że to będzie taki odzew od widzów? Znaczy, słuchajcie, każdy reżyser marzy o tym, żeby być na dobrym festiwalu, żeby mieć premierę. My tu mieliśmy szczęście, że światowa premiera odbyła się na festiwalu w Karlowych Warach, na których nigdy nie byłam, a jest to jakieś cudowne miejsce. I gdzieś tam każdy film jakby ma swój świat też, jakby swój, znaczy swoje miejsce urodzenia się też, no bo jakby czym innym jest realizacja. A czym innym jest ten moment, kiedy go w końcu się zderza z publicznością i to jest cudowny moment. I oczywiście no, każdy reżyser marzy o tym, żeby to był dobry odzew. Tutaj przyznaję, że jestem zaskoczona, że jest aż tak dobry i że jest jakby taka dobra jakby baz dookoła tego. Bo i dziennikarze, i publiczność jakby chcą rozmawiać i widzę, że to rezonuje na różnych poziomach. A to jest najlepsze, co może twórcę spotkać. Dobrze, Staszko. A Nowe Horyzonty, bo jeszcze pytałeś konkretnie o Nowe Horyzonty. No to prawie co roku jestem jakby przy okazji różnych innych rzeczy. Rzeczywiście jest to taki festiwal, który jakby bardzo umiejętnie tworzy swój line-up, że są to filmy, które są odważne, które są bezkompromisowe, które są o czymś i które właśnie wywołują tę dyskusję. Więc no myślę, że jakby nie ma lepszego miejsca na tym. Jestem właśnie na tyle ciekawy, że to jest taki film, mam wrażenie, który jakby po tych Karlowych Warach mówiło się o nim na tyle, że on spokojnie by się, myślę, mógł znaleźć też w jakiejś innej, większej sekcji, więc skąd ta decyzja, żeby to było właśnie w konkursie Nowe Horyzonty? Czy to było od początku takie założenie? Ale to nie jest moja decyzja. Znaczy to jest, czy słuchajcie, wysyła się filmy na festiwal i to festiwal decyduje o zaproszeniu. No ale cudownie, że jest w konkursie, to bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę. Super. No, bo będziesz też później miała zaszczyt pojawić się na festiwalu filmowym w Gdyni. Tak, to jest niedawna informacja. Rzeczywiście w zeszłym tygodniu Gdynia ogłosiła. Co jest dla mnie o tyle ciekawe i nobilitujące, ponieważ mój pierwszy film nie dostał się do głównego konkursu w Gdyni. Był w tym konkursie Inne Spojrzenie, które już niestety nie istnieje, a wydaje mi się, że był jakąś taką super platformą dla takich filmów trochę niechcianych, z różnych powodów. Które jakby troszkę się wymykają jakiejś takiej standardowej narracji. Teraz chyba nie mam już tego konkursu, więc tak pomyślałam, że miło, że jest to jakiś taki kolejny drog w mojej karierze, żeby być w tym głównym konkursie w Gdyni. A spodziewasz się większej dystrybucji dla Imago? To też nie jest moja decyzja, ale bardzo bym chciała. Ale właśnie, czy są twoje, czy masz taką cichą nadzieję, że ale oczywiście, że tak. No słuchajcie, no nie robimy filmów do szuflady. No to wiadomo, niech ludzie na to idą. Jakby... Niech ludzie podziwiają. Tak, prawda. Znaczy w ogóle, słuchajcie, tak naprawdę no mam nadzieję, że też macie takie podejście. No jesteśmy wszyscy tutaj po to, żeby przywrócić trochę wiary w ludzi wchodzenie do kina. Ja sama mam taki zwyczaj, że co tydzień chodzę z tatą do kina. Bo trzeba jakby do tego wrócić, bo inaczej przestaniemy wszyscy robić filmy autorskie, bo nie będzie ich gdzie pokazywać. No właśnie, oglądając Imago, ma się to wrażenie, że ten film powinno się oglądać jednak na dużej sali kinowej. Totalnie, z dźwiękiem, z komponowaniem kadrów, oczywiście inspiracją. I też mam takie pytanie, razem też ze Staszkiem, odnośnie Netflixowej współpracy, tak, bo uważamy, że streaming
bardzo dużo wniósł, jeśli chodzi o promowanie niezależnych reżyserów. Znaczy, to jest dla mnie bardzo ciekawe, mam wrażenie, że ty w pewien sposób też budowałaś tego Netflixa w Polsce, jeżeli to można powiedzieć. No, pierwszy polski film, robiłaś jedną zetiut do erotyki 2022, pracowałaś nad pierwszym serialem polskim Netflixa. Tak. I jak się zapatrujesz właśnie na to, jak, w jaki sposób Netflix zmienił polskie kino? Czy dał jakieś nowe perspektywy? Znaczy, na pewno dał perspektywy takie, że powstaje tych projektów dużo więcej. Przez co jest jakby rzeczywiście jakby dostęp w ogóle do tych filmów inny. Natomiast jakby założenie platformy jest takie, że siedzisz w chacie na kanapie i oglądasz to w telewizji, nie? A zdanie wcześniej mówiliśmy o walce o kina. No tak, no. I jest coś takiego, no, erotika, która mogłaby, no, może niespokojnie być w kinach, ale jakby przez to, żeby trafiała na platformę, jakby no, oczywiście miała jakby potencjalnie widownię dużo większą, ale jednocześnie limitację taką, że w kinie tego nie zobaczysz. Netflix jakby umożliwił realizację mnóstwa seriali teraz polskich, no już rzeczywiście jest tego bardzo dużo. I to na pewno jest jakiś advantage, że możemy to robić, natomiast nie zapominajmy, że jest ta druga strona, nie? Że nadal to chcemy, żeby to kino istniało, a platforma i kino trochę ze sobą nie idą. Więc, ale to jest decyzja każdego twórcy, no bo możesz ze scenariuszem filmu pójść do Netflixa, czy do każdej innej platformy, to może nie używajmy hasła Netflixa, tak? Nie, bo to chodzi o założenie, nie? Tak. No teraz I wtedy wiesz, że na dzień dobry masz potencjalną publiczność liczoną po prostu w milionach, no bo tak to wygląda. Ale to, co dla mnie zawsze było ważne w robieniu filmów, to jest jednak też ta celebracja pójścia do kina, jakby w tej ciemnej sali tego wielkiego ekranu. I niektóre rzeczy tylko tam dobrze wyglądają. W telewizorze, czy na iPadzie, czy na iPhone'ie tego nie odbierzesz w ten sam sposób. Jest to jednak jakiś kult. Więc oczywiście Netflix, każda inna platforma, HBO, jakby dzięki temu u nas się dużo więcej robi, jest dużo więcej możliwości i to są fajne projekty. Ja naprawdę jestem dumna i z 83, i z Krakowskich Potworów, i z Erotiki. Bo jakby jest szansa, żeby tam poszaleć, a obiecam sobie, że z każdym kolejnym projektem chcę trochę bardziej poszaleć. Ale jeżeli chcesz robić film swój do kina, no to rób go do kina. No właśnie i myślę, że możemy płynnie przejść do pytania, czy masz już pomysł jakoby na swój następny film, czy ja mam z 5 pomysłów. To jest jakby dla mnie bardzo ciekawe, że Nina była takim filmem, który mi się osobiście bardzo podobał. On był, mam wrażenie, taki bardzo subtelny, oparty na tych relacjach. I Imago też jest świetne, ale jest zupełnie czym innym. Zaskoczyło mnie dlatego właśnie bardzo. Bo ja lubię siebie też zaskakiwać. I naprawdę ja nie lubię się nudzić, więc... Czyli możemy liczyć na zaskoczenie. Dwa różne filmy. Może takie... nie będzie to science fiction kolejny film. Nie wiem, czy mam, naprawdę mam kilka projektów. Nadal chcę być jakby szczera wobec siebie, czyli jakby opowiadania historii, które są nie tyle prawdziwe w tym sensie, że jakby rozdrapują gdzieś tam potrzebę szukania swojej tożsamości. Każdy jest inny z tych projektów, więc będę mówiła bardzo ogólnie. Ale chciałabym też sobie dawać jakieś wyzwania i realizacyjne, i jakby w osadzeniu tych projektów, więc po prostu trzymajcie kciuki. Czyli to jest takie po prostu, jakbym powiedział, autorskie oczywiście wyżycie artystyczne w pewnym sensie. Znaczy nie tyle wyżycie autorskie, bardziej jakby w ogóle potrzeba ekspresji, potrzeba jakiegoś wypowiedzenia się na tematy ważne. No, Imago przypadkiem przez to, co się dzieje teraz w Polsce z wydarzeniami w związku z panią Janną w zeszłym tygodniu, nagle stało się gdzieś tam stopień wyżej w interpretacji, bo to, co mówię przed filmem, że jest to o wolności i wyborze, która gdzieś tam w latach 80. się okazuje była większa niż teraz. Więc każdy film ma swój czas też. I każdy film może w danym czasie coś więcej powiedzieć, czego nie przewidzisz, no bo zdjęcia do Imago skończyliśmy 2 lata temu. A. Więc to nie jest tak, że wycyrklowaliśmy, słuchajcie, no będzie taka sytuacja, to jest świetny moment na premierę. Nie panujesz nad tym. I po prostu myślę, że trzeba być szczerym wobec siebie i dawać sobie i wolność, i nie iść na kompromisy. No tak. A jak wygląda generalnie praca na takim planie? Czy jest to przyjemna rzecz, czy jest to raczej... Gdyby nie była przyjemna, to by nikt tego nie robił. Wiem, ale bardzo dużo osób na przykład, które stworzyły film, mówią po premierze, że o kurczę, to było tak ciężkie, że przemyślę na razie realizację. Czy dobrze się czuła się? Słuchajcie, to jest tak ciężka praca, że jak nie ma nie być miło, czy to po co to robić? No, no słuchajcie, spędzamy na planie 14 godzin.
jakby jest to fizycznie i psychicznie i emocjonalnie wyczerpujące. Jednocześnie budzisz się rano i codziennie robisz coś innego. To jest fajne uczucie, no, ja to lubię mimo zmęczenia. Więc tylko trzeba znaleźć jakiś zdrowy balans w sobie. Akurat plan lubię i się dobrze na nim czuję. Mam jakąś taką umiejętność panowania nad nim, jednocześnie skupiając się na sobie i na sobie w takim sensie, żeby nie popaść w jakieś problemy. I jakby skupić się na emocjach, na aktorach, jakby to jest zawsze wyzwanie i zawsze jest to, mówię, wyczerpujące, ale tak bardzo też jakby dużo daje. Dla mnie to jest ciekawe bardzo o tyle, że Imago jest takim filmem wizualnie bardzo odważnym, szalonym. Zastanawiam się, jak wyglądała praca na planie w tym kontekście, jeśli chodzi o muzykę, o te właśnie wszystkie sceny koncertowe. Choćby to, że w tym filmie są takie nawet sceny, które wydaje mi się, że można by zrobić teoretycznie na ujęciu, przeciwięciu, a są w bardzo taki ciekawy sposób nakręcone. Chodzi mi tutaj na przykład o scenę rozmowy z matką, gdzie kamera przelatuje bardzo szybko między bohaterami, co tworzy świetny efekt. No tak, jednocześnie taki jaki prosty. Znaczy, no, to trochę wygląda rzeczywiście jak te stare filmy. Jak obejrzysz, kurczę, nie pamiętam, co to było z Jimem Hackmanem. Jakby też chodzi o trochę użycie takiej analogowej technologii. No tu mieliśmy po prostu obiektyw z zoomem, który jakby ręcznie jakby nam robił pewne efekty. Super operatora, który cudownie szwenkuje z wielką intuicją i z takim wyczuciem, co się dzieje. No a koncerty, moim podstawowym założeniem było to, że gramy je na żywo, co się w filmie prawie nie zdarza, bo wszyscy zawsze używają playback, czyli gotowe nagranie, pod które aktorzy udają, że śpiewają czy grają. A tutaj z Andrzejem Smolikiem zdecydowaliśmy się, że no nie, idziemy tą trudniejszą ścieżką, czyli że wszyscy jakby grają ten koncert zawsze, za każdym dublem trzeba to zagrać, każdy kawałek. Co było oczywiście utrudnieniem przy montażu, no bo trzeba było, w związku z tym jakby one, każdy dubel był trochę innej długości. No bo nie zagrasz niczego dwa razy tak samo. No ale Andrzej tam powybierał tejki, które mu się muzycznie podobało i nasz montażysta, który jest też muzykiem, po prostu z wielkim talentem to ogarnął. No tak, właśnie Staszek wspomniał o realizacji pewnych też symboli koncertów. Ja mam pytanie odnośnie symboliki zmiany kolczyków u bohaterki, bo dzieje się to na ekranie bardzo, bardzo często i co tak naprawdę to miało na celu? To są dwie rzeczy. Po pierwsze, gdzieś tam założyliśmy, że troszeczkę opowiadamy też o chorobie dwubiegunowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, faktycznie mama Leny miała coś takiego, że miała jeden kolczyk, który zmieniała. Gdzieś tam jakby dawało jej to obronę, jakby zmiana strony kolczyka jakby zmieniała jej osobowość w pewnym sensie. Jednocześnie dla mnie też to zawsze było nie w sensie dosłownym zmiana z kobiecego na męskie, ale trochę tak jest, że różne półkule za co innego odpowiadają. W związku z czym jest jakby to przekroczenie, które ona robi bardzo świadomie. I decyduje się po prostu na coś, że w tym momencie jakby potrzebuje tej swojej strony, a w drugim innej. Więc to akurat mieliśmy bardzo precyzyjnie rozpisane, kiedy ta zmiana następuje. Po to, żeby na końcu była z dwoma. Właśnie. Staszku, jakieś pytania? Jeszcze? Zastanawiam się. To może coś na razie takiego luźniejszego. Odwiedzasz Nowe Horyzonty. Jaki jest dla ciebie teraz najbardziej oczekiwany film na horyzontach? Czy albo może w ogóle jakiś najciekawszy? Ja nie zdążę nic obejrzeć. Niestety. A coś zdążyłaś, czy no właśnie na razie nie. Tak. Nie, przyjeżdżam z psem, więc jeszcze muszę wpisać po prostu w swój plan dnia. Wyprowadzanie psa albo branie jej ze sobą. Chociaż tutaj myślę, że to by wam rozniosło. Był wszystko. Chyba, był na sali. Wczoraj była. Tak, gdzie WH jest. Była. Nie, no, znaczy bardzo żałuję, bo powinno się iść na festiwale, żeby oglądać filmy, ale no, nic na razie nie widziałam, może to nadrobię, przepraszam, więc poproszę o następne pytanie. Staszku, następne pytanie. No. Ja się też zastanawiam a propos w ogóle polskiego kina, że bardzo się dużo pojawia takich kobiecych głosów. Mam wrażenie, że te filmy właśnie od już dłuższego czasu są nie dość, że na festiwalach polskich dominują, to dominują też na festiwalach światowych w zasadzie, no bo twój poprzedni film miała premierę w Rotterdamie, teraz Karlowe Wary, no była Agnieszka Smoczyńska rok temu w Cannes też z taką nieoczywistą historią, teoretycznie biografią, ale nie do końca. Więc mnie interesuje, co o tym sądzisz. Znaczy, ja uważam, że w ogóle naszym najlepszym towarem eksportowym są kobiety reżyserki.
I to jest od lat. Słuchajcie, znaczy mamy takie nazwiska, które rzeczywiście ich filmy podróżują, bo to jest właśnie Aga Smoczyńska, która powiedziała, ale to jest też Ania Jadowska, Ania Kazejak, Małgosia Szumowska, już nie mówię o Agnieszce Holland, ale która od lat jest jakby... Ale jakby naprawdę nasze kobiety, reżyserki robią fantastyczne kino, które podróżuje po świecie i które ma swój silny głos. Wolałabym tylko nie używać sformułowania, że jest to kobiece kino, bo to nie ma nic z tym wspólnego. Znaczy w sensie może opowiadać historie, które są mocne, hardkorowe. Jakby nie mylmy pojęć, że jak kobiece kino to... No tak, tak. Co na przykład nie zmienia faktu, że ja lubię opowiadać o kobietach. Znaczy lubię jakby rozdrapywać gdzieś tam jakąś taką plemienność kobiecą. To mi się zawsze wydaje ciekawe. Natomiast no, silne jakby są te nasze głosy. Już na koniec mi się tak zastanawiam, że tak wybiegając naprawdę w przyszłość, czy interesowałby cię kiedyś jakiś taki debiut anglojęzyczny, zagraniczny? Czy jest to jakieś takie dalekosiężne marzenie? Nie tyle marzenie, co rzeczywiście to też jakieś tam parę moich projektów jest nie po polsku. Znowu, no jakby, słuchajcie, zamknięcie filmu, finansowanie filmu trwa lata. Mhm. Od scenariusza, od pomysłu do wejścia na plan może minąć 2, 5, a 10, albo i 10 lat. Więc oczywiście, znaczy mam jakieś parę projektów, które wybiegają poza Polskę, ale też nigdy nie miałam takiej jazdy, że teraz jadę do Hollywood, żeby robić tam filmy. Z jednego prostego powodu. Europejskie kino daje... Jakby nadal jest kinem reżyserskim. I to, co powiedziałam na początku, ja cenię sobie swoją wolność i wolę robić filmy za mniejsze budżety w Europie niż dostać wielkie kino w Stanach, co chociaż się gdybym dostała, to bym nie narzekała, jakby to też nie bądźmy fałszywi, ale póki co lubię to, że mogę opowiadać historie, które są mi bliskie w warunkach, które jestem w stanie kontrolować. No. Myślę, że chyba na razie to wszystko. Na razie. Ale co mam? Nie. Ale mam wrócić za pół godziny? Czy nie. Myślę, że na ten temat generalnie z wywiadów chyba wszystko zostało tak wyczerpane a propos. Mam jeszcze pytanie odnośnie, już na sam taki koniec odnośnie Imago. Jak wyglądał cały proces preprodukcyjny odnośnie... I na koniec zadajesz pytanie o najdłuższy tak, proces? Tak, najdłuższy proces, czyli wysyłasz scenariusz, ktoś to akceptuje, jak długo czekałaś na realizację, na wejście na plan, na Imago? To jest tak, że właściwie od momentu, kiedy zamknęłyśmy zmianą scenariusz, dość szybko znalazłyśmy producenta, czyli Apple Film Production, który już jakby przyjmuje tę stronę szukania finansowania. Złożyliśmy wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na produkcję i dostaliśmy dotację. Oni później jeszcze znaleźli partnerów zagranicznych, czyli Holandii i Czechy. Mhm. Ale jakby domykanie tego zajęło chyba ze 2 lata też. No mówię, to trwa, to jest proces, a w międzyczasie się COVID jeszcze wydarzył. I to jest trochę tak, że jak masz scenariusz, jedziesz do producenta, albo znaczy ja teraz sama trochę zaczęłam produkować, ale nie jest to łatwe, bo coraz mniej jest możliwości finansowania. Mhm. Że na szczęście jakby są te instytucje państwowe, które bronią cały czas, jakby stoją na straży tego kina autorskiego, jakiegoś takiego arthouse'u, którym się szczycimy i który właśnie podróżuje po festiwalach. No ale resztę trzeba zebrać. No, tak, poza tym próby, smoli, pisanie muzyki, wszystko co się dzieje w preprodukcji. Miejmy nadzieję, że następny twój film będzie miał troszeczkę mniejszy termin oczekiwania. Też mam taką nadzieję. Tak, i następnym razem też się spotkamy przy twoim kolejnej produkcji twojej. I chyba to wszystko. Ze mną była oczywiście Olga Hajdas, reżyserka Imago, który film możecie jeszcze obejrzeć na Nowych Horyzontach. Czy będzie online? 27 jest jeszcze jedna projekcja, nie wiem, czy będzie online. Okej, ale możecie obejrzeć na pewno ale na festiwalu. Ale gadaliśmy o tym, że trzeba oglądać w kinach, a ty reklamujesz online w tej chwili. Ale wiesz, po prostu żeby zobaczyli, żeby później uznali, No to niech poczekamy, aż będzie w kinach, albo do Gdyni, bardzo proszę, dziękuję. No, do Gdyni. Do Gdyni lećcie szybko, jeśli nie macie co robić we wrześniu, to lećcie do Gdyni. Albo jeszcze 27 tutaj. O, właśnie, to też. Wybierzcie się na Imago koniecznie. Ze mną był też również Stanisław Sobczyk z portalu Imersja. Ja byłem Max Kędzierski z telewizji studenckiej Styk. A to było Studio Kina Nowe Horyzonty. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. No, to mamy chyba to? Przeszło dobrze. Ja zobaczę zaraz.